Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na tę konferencję, a szczególne podziękowania należą się Państwu, którzy zdecydowali się zostać jeszcze na moje wystąpienie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten panel zaczęliśmy od największego zwierzęcia gospodarskiego, jakim jest krowa. Natomiast teraz chcę zaproponować Państwu kilka słów na temat najmniejszego zwierzęcia gospodarskiego, jakim jest pszczoła. Więc oczywiście ja, nie znając składu osobowego tutaj audytorium, przygotowałem trochę związany temat ze środowiskiem, z bioróżnorodnością i w związku z tym być może ten mój krótkie moje wystąpienie będzie bardziej nawiązywało do pierwszego panelu, jednakże będzie to również w połączeniu z tym panelem obecnym. Więc proszę Państwa, to wykorzystanie pszczół w monitorowanych ekosystemach jest bardzo duże, o czym zaraz chcę powiedzieć. Ekosystem nie będę tłumaczył, to są przepływ energii po prostu w naturalnym środowisku. To już było poruszone, więc tego nie będę dotykał. Natomiast chciałbym zademonstrować kilka modeli takich ekosystemów. A więc po pierwsze agroekosystem. O tym też już była mowa, jednakże wiemy, że jest to mocno przekształcone przez działalność człowieka i służy pozyskiwaniu żywności, jak również no, zwierząt gospodarskich, które korzystają z tego środowiska jako pasza. Jednakże wiemy o tym, że pszczoła w tym środowisku odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. I oczywiście my możemy mówić, z czym kojarzą nam się pszczoły, przede wszystkim może z miodem. Dla niektórych kojarzy się pszczoła z bolesnym urządleniem, ale taka prawdziwa rola pszczół to jest, proszę Państwa, zapylanie. I to zapylanie jest naprawdę, ma kapitalne znaczenie. Jeśli byśmy wzięli wszystkie produkty pozyskiwane od pszczół i wycenili ich wartość, to wartość z tytułu zapylania byłaby stukrotnie wyższa niż wartość tych produktów pszczelich. I proszę Państwa, to oczywiście mógłbym tutaj przedstawiać różne dane, które pozyskiwaliśmy w naszym Instytucie Ogrodnictwa, ale nie o tym mowa. Chciałbym ogólnie bardziej powiedzieć na ten temat. Więc pszczoły to więcej niż miód i posłużę się tu grafiką z Cornell University, gdzie mamy tutaj zaartykułowane, że no bees, no food i mają Państwo tutaj przedstawione, że 100% plonu w przypadku migdałów jest pozyskiwane dzięki zapylaniu przez pszczoły. 90% w przypadku jabłoni, 90% w przypadku borówki i tak dalej, nie będę Państwu tutaj tego przedstawiał, bo przecież potrafią Państwo czytać, prawda? Więc proszę Państwa, ale jak to się odnosi w innych ekosystemach? Bo rolnictwo jest całkiem dobrze rozpoznane w tym kierunku, ale spójrzmy na gospodarstwa przydomowe, spójrzmy na ekosystem miejski, prawda? Tam również są rośliny i czy pszczoły tam mają jakąś rolę, odgrywają rolę? Oczywiście chcę powiedzieć Państwu, że tak. Dalej mamy przykłady ekosystemów naturalnych, tak, gdzie rzeczywiście tam jest bardzo trudno wycenić wartość pszczół jako tego no, dobroczynnego działania, jeśli chodzi o środowisko, ale tam również to ma kapitalne znaczenie. Tutaj kilka jeszcze fotografii tego środowiska naturalnego, ale nawiązując do Fundacji Green Door, chciałbym tutaj jeszcze zakomunikować te aspekty zainteresowań Fundacji, które również mogą sobie Państwo tutaj przeczytać. Ja oczywiście chcąc się spieszyć z racji tego, że już jesteśmy po zakończeniu konferencji i nie chciałbym, aby przewidziany lunch był obiadokolacją, więc chciałbym tak bardzo szybko to zakomunikować. Ale ja skupię się na bioróżnorodności, na naturalnych środowiskach i roli zapylaczy w tych środowiskach. Jak Państwo widzą na tych fotografiach, mamy różnorodne owady zapylające i możemy wykorzystanie tych owadów naprawdę mieć, no, wycenić w pewien sposób. Czyli ta rola owadów, czy pszczół generalnie w ekosystemach. Jednakże
Pszczoły odgrywają również bardzo ważną rolę w ocenie czystości środowiska i postaram się to Państwu bardzo szybko przedstawić. Chcę powiedzieć, że w nawiązaniu do pierwszego wystąpienia rodzina pszczela również może być traktowana jako ssak. Proszę sobie zauważyć, że Johannes Merling uważał, że rodzina pszczela jest jak jeden organizm, który można porównać do kręgowców. Dla ssaków typowy jest niski współczynnik rozrodczości, podobnie jak dla rodzin pszczelich. Nie mówimy tu o indywidualnych osobnikach. Dwa, samice ssaków karmią potomstwo mlekiem. O mleku też była mowa. Pszczoły również karmią swoje potomstwo mlekiem. I proszę sobie wyobrazić, że z tego samego zapłodnionego jajeczka powstaje albo robotnica, albo matka pszczela. To wszystko zależy tylko od tego, czy przez trzy pierwsze dni będzie larwa karmiona mleczkiem pszczelim, a później miodem i pyłkiem. Natomiast jeżeli pszczoły chcą sobie wychować matkę pszczelą, to cały czas karmią larwę mleczkiem pszczelim i wtedy powstaje królowa. Także to są pewne niuanse, które być może w tym środowisku nie są mocno znane, ale chciałbym to zakomunikować. No dalej chodzi o to, że pszczoły mają naprawdę bardzo, bardzo wysokie zdolności kognitywne i naprawdę potrafią się uczyć w zadziwiającym tempie. Wreszcie pszczoły są doskonałym obiektem doświadczalnym. Ci z Państwa, którzy robią doświadczenia na zwierzętach, wiedzą, że potrzebne są do tego odpowiednie upoważnienia i tak dalej. Natomiast na doświadczeniach na owadach takich upoważnień nie trzeba mieć, a ich możliwości są bardzo, bardzo duże. Mówiąc o pszczołach, generalnie myślimy pszczoły miodne, ale jak Państwo widzą, w ogóle nadrodzina pszczół to dzieli się na 10 rodzin, a w Polsce żyje 7 rodzin. Mamy 480 gatunków w Polsce, a na świecie 20 tysięcy gatunków. Warto zauważyć, że blisko połowa tych gatunków znajduje się na liście gatunków zagrożonych. I to jest w kontekście środowiska, tak? W kontekście naszego środowiska, w którym żyjemy. Tutaj kilka przykładów różnorodności tych gatunków pszczół różnych, które odgrywają olbrzymią rolę w środowisku. Ale, tak jak powiedziałem, możemy badać środowisko w zależności od bioróżnorodności tej apidofauny, ale również różnorodności florystycznej, czyli jak wiele gatunków roślin znajduje się w naszym środowisku i to w kontekście tym, czy te rośliny dostarczają pożywienia, czyli stanowią dobre warunki do życia tych owadów, które odgrywają w środowisku bardzo ważną rolę. Kilka przykładów, przechodzę dalej, aby po prostu zdążyć z tym tematem. Dwa, monitoring czystości środowiska. Proszę Państwa, pszczoły penetrują obszar o promieniu 2,5 do 3 kilometrów. Jeżeli znajdują się w tym terenie pewne substancje, które szkodzą pszczołom, to pszczelarz to od razu zauważy u siebie w rodzinie pszczelej. Jest to sygnał od razu, że coś w tym środowisku jest nie tak. W związku z tym można od razu alarmować i podejmować odpowiednie kroki. No tutaj, jak Państwo widzą, takie zjawiska również się zdarzają, choć jako prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego mogę Państwu powiedzieć, że coraz rzadziej. Jednak świadomość rolników jest wysoka i w tej chwili mamy dużo mniej przypadków niż powiedzmy 10 lat temu, jeśli chodzi o zatrucia pszczół. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż te produkty, które pszczoły zbierają z tego pastwiska pszczelego o promieniu 2,5 kilometra, możemy poddać badaniom. I tu, jak Państwo widzą, te badania mogą być w różnych kierunkach. Można wykonywać badania na pozostałości środków ochrony roślin, o czym też była dzisiaj mowa, jak również na metale ciężkie i tak dalej. I w związku z tym kilka wyników, które udało nam się w naszych warunkach przeprowadzić, jeżeli chodzi o badanie próbek z gniazd pszczół miodnych, czmieli i pszczół murarek, to bo badamy różne owady, to ze 107 próbek
okazało się, że w 98 próbach stwierdzono pozostałości środków ochrony roślin. W produktach pszczelich zidentyfikowano aż 61 substancji czynnych tych środków ochrony roślin. Głównym środkiem, substancją aktywną był acetamipryt. To jest substancja aktywna akurat insektycydu, który jest stosowany w ochronie rzepaku. Co ciekawe, proszę zauważyć następny slajd, że w produktach pszczelich z sadów ekologicznych stwierdzono pozostałości 40 środków ochrony roślin, co jest zaskakujące. To są sady ekologiczne, tam nie powinno być nic. A jednak okazało się, że niestety udało się, niestety wykryto coś takiego, prawda? Więc proszę Państwa, widzą Państwo, że te wszystkie próbki również pokarmu białkowego, czyli pyłku, przeważnie są dużo bardziej skażone niż miód. Także ja tutaj nie chciałbym zatrwożyć Państwa, że miód jest produktem niezdrowym albo że zawiera pozostałości środków ochrony roślin. Nie, to wszystko jest w miarę poniżej najniższego dopuszczalnego poziomu pozostałości. Natomiast jeśli chodzi o pokarm białkowy, czyli o pyłek czy pierzgę, to tutaj niestety w niektórych, jak Państwo widzą na tym slajdzie, z 12 próbek wykryto przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu, jeżeli chodzi o dyrektywę unijną. I jeszcze jeden fakt, który na koniec chciałbym przedstawić, że z 30 próbek wosku, a wosk jest pierwszym opakowaniem miodu. Tutaj zwracam się do mojej szanownej przedmówczyni, która mówiła Państwu o opakowaniach. Wosk jest pierwszym opakowaniem miodu, więc on również podlega wielkim zanieczyszczeniom. Jak Państwo widzą, że we wszystkich próbkach wosku stwierdzono obecność pozostałości środków ochrony roślin. Trochę to nie napawa optymizmem, ale to jest dowód na to, że metodami analitycznymi możemy monitorować stan naszego środowiska właśnie z wykorzystaniem pszczół. Bo w pierwszym wystąpieniu profesor Kaliadzi mówił o tym, że wysyłał takie ufolutki obwieszone różną aparaturą. My możemy wysyłać zamiast tych ufolutków pszczoły i one również zbiorą nam doskonały materiał analityczny do monitorowania środowiska. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, zawartość metali ciężkich, bo to też jest temat, który badaliśmy. Widzą Państwo tutaj kilka lokalizacji i porównanie środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego. Skupmy się na tej prawej części, na tej tabeli, a mianowicie już tak generalnie środowisko miejskie i wiejskie. I jak Państwo widzą na liczbę próbek, więc jeżeli mówimy o odbieganiu pewnych wartości, zawartości metali ciężkich w miodzie, to w przypadku ołowiu w środowisku wiejskim było go znacznie więcej niż w środowisku miejskim. Natomiast jeżeli chodzi o pierzgę, czyli ten pokarm białkowy dla pszczół, to jak Państwo widzą, więcej w środowisku wiejskim było kadmu i rtęci, natomiast w środowisku miejskim ołowiu. I to są, powiedzmy, tylko taka próbka wyników, które chciałbym Państwu przedstawić w ramach tej konferencji. Jednakże oczywiście wiemy o tym, że ochrona środowiska jest bardzo ważna zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla pszczół. I chciałbym zakończyć to moje krótkie wystąpienie napisem, który jest na pomniku pszczoły w Kielcach, że tam, gdzie pszczoła żyć nie będzie mógł żyć człowiek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie.